Szczęść Boże. Kłania się Państwu Jan Krysiak na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej, Partii Wolnościowej, Partii Narodowej, stojącej na straży zasad tradycyjnych, a nie rewolucyjnych. I właśnie o łamaniu tych zasad, o wolności słowa, o obronie rodziny będą dzisiaj mówić Państwu znakomici goście, a są z nami pan Mariusz Dzierżawski, przedstawiciel Fundacji Pro Prawo do Życia oraz prezydium Partii Konfederacji Korony Polskiej, pan poseł Grzegorz Braun, pan poseł Włodzimierz Skalik i pan poseł Roman Fritz. Szanowni Państwo, 17 stycznia tego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał prawomocnie pana Mariusza Dzierżawskiego na rok ograniczenia wolności w postaci prac społecznych oraz grzywnę 15 tysięcy złotych. Jest to kara za zorganizowanie kampanii społecznej przedstawiającej fakty i informującej o wynikach badań naukowych wskazujących jednoznacznie na istotną korelację pomiędzy homoseksualizmem a pedofilią. Strona skarżąca wnosiła, że ta kampania zniesławia działaczy LGBT i utrudnia, uwaga, działalność ich edukacyjną wśród dzieci. Sąd podzielił argumentację strony skarżącej, która między innymi utrzymywała, że najwięcej zagrożeń dla dzieci czyha w rodzinie. A więc stoi dzisiaj przed Państwem osoba skazana za popularyzację wyników badań naukowych. I tak postępuje w Polsce rewolucja komunistyczna. Rewolucja, która chciałaby zamienić państwo oparte o tradycyjne zasady na państwo bezbożne. A więc mamy zamiast wolności słowa cenzurę i szykanowanie osób z tytułu tak zwanej mowy nienawiści, czyli mówienia publicznie tego, co się aktualnie lewicy nie podoba. Zamiast swobody badań naukowych i swobody głoszenia wyników tych badań, mamy zamykanie mediów prawicowych, czego doświadczyła już Konfederacja, doświadczył portal informacyjny Najwyższy Czas, doświadczyła telewizja w Realu 24. Zamiast ścigania sprzedawczyków, którzy wyzbywają się całych połaci polskiej suwerenności za euro, dolary, szekle, mamy gnębienie ludzi, którzy mają jeszcze odwagę mówić prawdę. Gnębienie sądowe, gnębienie finansowe. Zamiast obrony polskich dzieci przed deprawacją, stoimy w perspektywie zboczeńców stojących w roli nauczycieli w szkołach. No i wreszcie, zamiast rodziny, będziemy bronić prawa osób jednopłciowych do zawierania związków, ich prawa do adopcji dzieci, surogatek, prawa do kupowania dzieci. Tak, mówimy tutaj o perspektywie handlu dziećmi. Szanowni Państwo, w państwie bezbożnym to grupa trzymająca aktualnie władzę decyduje, co jest sprawiedliwością, a co nie. Wygraj w polu, a wygrasz i w sądzie. Tak pisał Adam Mickiewicz. Tyle, że jest to barbarzyństwo, a nie cywilizacja. Proszę o zabranie głosu pana Mariusza Dzierżawskiego.